Hejo, jestem Lisiczka i witam was dzisiaj na nagraniu z mapki, którą dostałam od widzów. Dziękuję serdecznie Mateusz, Ety oraz Paulusiak. Dziękuję wam za zrobienie dla mnie mapki, bardzo chętnie zagram. Widać, nie musiałam długo czekać na kolejne mapki, a jeszcze jedną mam przygotowaną, która czeka na swoją kolej, ale to jest mapka multiplayer i po prostu... Ja mam bardzo dziwne godziny, w których mam czas nagrywać, to znaczy późnymi wieczorami, z rana bardzo rzadko kiedy mam czas nagrać, a jeżeli już, no to nikogo nie ma, bo w środku tygodnia. Dlatego ciężko mi się z kimkolwiek umówić, ale tą mapkę mogę przejść. Okej, okay, zbieraj punkty, nie używaj GM1, graj na trybie pokojowym. Okej. Okay. Punkty do Ender Chesta, 4 minigry, parkour, znajdź przycisk, quiz oraz labirynt i jeden bonusowy. Po kolei przechodzić, to są zasady. Mapa zrobiona przez Mateusz i Paulusiak, nasza pierwsza mapka, mam nadzieję, że mapka się spodoba. Mapka na około 15 minut. Serdecznie dziękuję Paulusiak za dużą pomoc w budowie mapki, okej. Okay. I... ale fajnie zrobione. Jest jakaś różnica pomiędzy tym, w jakiej kolejności robię? Może pójdę w tej kolejności, czyli parkour pierwszy. Widzę punkcik. Okej, okay, punkty to są... Kwiatuszki, tylko że ja w ogóle nie musiałam parkura przechodzić, chyba że tutaj jest zabezpieczone. A nie, jest zabezpieczone. Tutaj bym nie przeszła, chociaż z tej strony być może bym przeszła. Dobra, ale udało mi się. Ukończyłam level pierwszy parkuru, teraz level drugi. Muszę wyglądać, gdzie są te punkty. Nie wiem, ile ich jest Nie lubię takich ścian, których nie widać. Dobra, czyli tam nie mogę. Ale tu mogę. Nie przemyśleliście tego, oj nie. Ała. Kurczę. Dobra, mam punkty, a teraz gdzie muszę iść? Czekaj, ja sobie muszę ściszyć troszeczkę tą muzykę. Wiem, że u mnie w tle muzyki właściwie nie słychać, ale ja nie lubię jej mieć za głośno też, wiecie? Okej. Okay. Udało mi się ukończyć poziom. Dobra, co jest dalej? Znajdź przycisk, quiz i labirynt. Czyli po prostu idę... Tu, znajdź przycisk. Widzę skrzynię! Podobały mi się te parkury. Były łatwe, chociaż troszeczkę się gubiłam przez te bloki. No, ale znalezienie przycisku... punkty! Fajne, fajne. Propsuję. Chyba zniszczyłam... Właśnie, zniszczyłam ziemię. Muszę znaleźć jakiś sposób na dostanie się na górę. Tylko którędy? O! Dobra, drugi poziom. Okej, okay, tutaj nie wygląda, jakby coś było. I tutaj też nie, dobra. Gdyby chodziło o samo znalezienie przycisku, to pewnie byłoby... Ojejku, prawie tam spadłam. To pewnie byłoby łatwiej, ale... Tu
Tutaj też chcemy przecież sprawdzać, czy nie ma skrzynek z punkcikami. O, jak na przykład tutaj. Tu chyba mogę zginąć. O, jak się dostać tam? Widzę przycisk, ale wiem też, gdzie jest skrzynka. Tędy się tam nie dostanę. Tędy też nie. Jak? To jest do samej góry. A na górę nigdzie się dostać nie mogę. Chyba, że gdzieś... Tak, przez... No ale nie, bo to jest w samym rogu, a tu już jest trzy kratki wcześniej. Zapomnieliście o drodze dla mnie, czy co? Jest mi teraz smutno. Ciekawe, czy... O, właśnie. Tak mi się zdawało, że punkty będą też... zapomniałam punkty wkładać do Ender Chest. Też nie widziałam nigdzie Ender Chest. Dobra, tu mam przycisk. Tylko czy ja wszystkie... Sprawdziłam tutaj. Ups. Aha, tu mnie bije w głowę, okej. Okej, rozumiem. Stąd się nigdzie nie dostanę. Okej, jestem. I tu jest tylko dziwny smok. Tam chyba nic nie ma, więc... Dobra, klikam. Znowu zapomniałam poszukać Ender Chesta. Ale mam więcej punktów. O nie! Tylko nie czkawka. O! Myślałam, że tutaj. Tam u góry pewnie coś jest. Jak to wszystko wygląda, jakby były tajne przejścia. Widzę przycisk. Au. To mnie bije. Kurczę. Au. 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 Ała, prawie było. Au! Ała, zrzuca mnie! Halo, co ten kaktus? Okej, jestem u góry. Myślicie, że... Dam radę? Nic tu nie ma. Może ja wcale nie miałam tutaj wejść. To wszystko przez te punkty! Okej. Okay. Jest tu Ender Chest? Jak mogę do Ender Chestu wkładać, jak nie mam Ender Chesta? Nic, będę pamiętać, że mam 18. Okej, okay, quiz i labirynt na końcu. To najbardziej pomógł mi budować mapę? Sebixos, Kolorinka czy Paulusiak? Paulusiak. Kto jest autorem tej mapy? Paulusiak oraz Mateusz, Paulusiak oraz Mix, Kolorinka i Kacper. To?
Ile kolorów ma wełna w Minecraft? Czemu nie odpowiedzi 22? 16. W którym roku została wydana gra? Matko Boska, dalej to męczycie? 2009? O, tak! A nie sprawdzałam, czy jest więcej punktów. Labirynt został. Fajnie to wygląda. Powinnam oszukiwać? Znaczy, w sensie... Widzę, że mogę, więc... Nie zorientowali się, że jestem mistrzem parkoura. No, trzeba było to przemyśleć. Dobra, mam inną skrzynkę, zobaczę, czy jest więcej. Chcę jak najwięcej punktów. Tylko to się dla mnie liczy. Okej, tutaj jest zablokowane. Ale nie wszędzie. To jest zablokowane, tutaj też. Tutaj też. Gdzieniegdzie jest zablokowane, a gdzieniegdzie nie. Tam na początku nie było zablokowane i mogłam wejść na samą górę. Więc jak wejdę z powrotem na ten początek, to będę mogła wejść na górę. Albo na przykład tutaj. Dobra, tutaj nie widzę żadnych skrzynek. Au, spadłam. Nie chciałam. Chcę wrócić, mamo. To było dziwne. Kurde, skaczę, jakbym miała jakieś, nie wiem, bane hopy. O nie, tędy nie przejdę. Mistrz parkura znowu na rejonie. Lisu na mikrofonie. Dobra, tutaj nic nie widzę. Tutaj są bloki, bariery. Tam jest żółw. A z tamtej strony? Dobra, tutaj nie. Pełno żółwiów. A nie, to liście. Nieważne, zmieniłam zdanie. A ty gdzie się patrzysz? No i spadłam. To wszystko przez tego żółwia, no. Szkoda, że takie maleńkie to wszystko. Co mi tak tutaj, kurde, telefon wibruje. Spokój się. Dobra, to muszę teraz cheatować, żeby wrócić tam, gdzie chciałam. Ale bez problemu. Jestem bogiem. Jestem nawet na szczycie świata. I dobra, i koniec. Teraz czas na bonus. W sensie, powinnam tutaj pewnie nie wychodzić. Tylko przepłynąć tak, żeby nie wpaść do wody. I wpadłam do wody. Szkoda, że nie ma żadnych zasad. Bo jakby było w zasadach, nie wiem, na przykład nie wchodź na górę labiryntu, to wtedy można by mi powiedzieć, że oszukuję. Albo nie wpływaj do wody, płyń tylko po lodzie. To można by mi powiedzieć, że oszukuję, jak schodzę z lodu. Ale tak to nie mam. Na takie coś dobre by było, gdyby była tutaj pustka na dole i po prostu bym miała spaść w pustkę. To wtedy możecie rzeczywiście powiedzieć, że oszukuję. Ile mam? Gdzie jest Ender Chest? I dlaczego tu nigdzie nie ma Ender Chestów? Mam 27 punktów. Czekajcie, gamę mody 1. Ja mam mody 1. Aha, no tak, nie mam EC.
Kazaliście mi wkładać za każdym razem do EC i nie miałam Ender Chestu. Mam 30 punktów. Kiedy mam 30 punktów, a maksymalna ilość to 28, to jest źle. To znaczy, że coś jest nie tak. Albo z mojej strony, albo z waszej strony. Dobra. Ogólnie mapka była przyjemna. Mogła być większa, bo była strasznie łatwiutka. Nie mówię, że to jest źle, ale... Nie miałam żadnych trudności. No to tak jak mówiłam. Jakieś zasady przy każdej minigierce. Albo utrudnić troszeczkę. Tego Ender Chesta mi brakowało. Tak teraz pooceniam wam tą mapkę. Co tu jest? Okej. W tym dodatkowym, w tym bonusowym takim, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Muszę przyznać, że bardzo fajnie to wygląda. Dla samego wyglądu. Tutaj zostawiliście dziurę. Nie zauważyłam jej, bo nie zauważyłam, ale pilnuję się takich rzeczy. Tutaj mogły być dziury, aż wiecie, do samego końca świata. Widzę, że to robiliście na zwykłym świecie. Trzeba było ustawić sobie świat płaski, gdzie albo nic nie ma w przestrzeni, albo gdzie macie tylko na przykład, nie wiem, dwie warstwy dirta i potem jest przepaść. To mogłoby wam pomóc. Dobra, dalej. Aha, tutaj są pytania. Mogły być troszeczkę trudniejsze pytania. Albo jeżeli już chcecie, bo bardzo na wiele pytań mogłam odpowiadać strzelając. Wiecie, wydawało mi się, jakbyście dali tutaj, kto pomógł mi budować mapkę. Podłoga, Paulusiak, podłoga, albo Paulusiak, albo Paulusiak, to wtedy bym musiała pomyśleć, kurde, jak dokładnie był ten nick. Dalej. Było pytanie, w którym roku została wydana gra. Gdybyście dali wszędzie ten sam rok, tylko inne daty, to miałabym okropny problem. A tak, wiedziałam, że 99 to za wcześnie, 2001 też mi się wydawał za wcześnie, więc zostało mi tylko 2009. Wiecie, też nie musi być to też mega łatwe. Ile kolorów ma wełna, to już takie powtarzalne. Oczywiście malutko tych pytań, mogło być ich więcej. No i tutaj mogliście zrobić podłoga Paulusiak, podłoga oraz Mateusz i ty, albo oraz podłoga Mateusz, podłoga oraz Mateusz zy. Coś takiego. Żeby to było trudniejsze. A ciekawe, co się stanie, jak kliknę zły. Źle. Okej. To fajnie, bo nie lubię, jak przenosi na sam początek. To jest zawsze męczące. Tutaj... Gdzie ja znajdę jakiś blok bariery? O, jest. Zbyt mało bloków bariery, bo byłam w stanie naprawdę w wielu miejscach przejść. Tam, gdzie nie powinnam. Jeżeli stawiacie bloki bariery, to nie stawiajcie jednego, tak jak tutaj, tylko do samej góry. Żeby wszystko było na równi. Bo wtedy macie pewność, że ja tam nie doskoczę. No bo nie było nigdzie napisane, żeby nie wskakiwać na te miejsca. No to sobie wskakiwałam. To taka przy okazji... po pierwsze, informacja dla autorów mapy, a po drugie... takie podpowiedzi dla tych, którzy planują zrobić kiedyś jakąś mapę, bo z wyglądu naprawdę fajnie to wygląda, naprawdę ładnie zrobiliście mapę. Tylko, no na przykład tutaj strasznie widać, szczególnie, że przycisk jest na innym bloku niż reszta, jakby był, nie wiem, na bloku piaskowca czy coś. Albo gdyby było tak, że trzeba rzeczywiście dostać się gdzieś parkurem, tak jak ja wskoczyłam, i wskoczyć i wejść za obraz. Te skrzynki też były bardzo łatwe do zdobycia. Bardzo łatwo dało się je zdobyć. No ale nie winię was w żadnym wypadku. Tylko podpowiadam, co można by zmienić. Tutaj też fajnie by było, gdyby był jakiś sposób na, nie wiem, doskoczenie. Tak jak ja tutaj doskoczyłam i gdzieś tutaj by się ukrywało. Albo trzeba by było gdzieś, nie wiem, tu doskoczyć. A poza tym, jeżeli już używacie bloków tych, to mogliście wszędzie użyć takich, które będą się zlewać z tłem.
Na przykład gdzieś tutaj czarny, o. Wydaje mi się, że o wiele mniej byłoby go widać. O, tutaj czarny blok. Już musiałabym patrzeć dokładnie, żeby zobaczyć, gdzie jest punkcik. Macie te bloki, robiliście no to na takiej wersji, że dało się coś pomyśleć. Tutaj, bardzo szkoda, że nie daliście możliwości wyjścia. Chociażby jakby było coś takiego, to już jest jedno miejsce więcej, żebym była w stanie pomyśleć. Oczywiście, o ile dam radę skoczyć. Jest ciężko, ale powinno się dać. O, da się. No i tutaj już mogłabym, nie wiem, zejść tutaj na dół i poszukać i byłaby drabinka, żeby wykorzystać jak najwięcej miejsca, no bo jeżeli ja widzę, że nie mogę wejść tu, nie mogę wejść tu, w ogóle to mnie zastanawia, co to jest? Aha! Ojejku, nie zostawiajcie takich skrzynek. Jeżeli chowacie w skrzynkach punkty, a jednocześnie macie tutaj jakieś takie ukryte skrzynki, o których pewnie po prostu zapomnieliście, miałam wrażenie, że po prostu jest tam... jest tam jakiś punkcik kolejny. Ale tutaj fajnie pomyśleliście nad ukryciem tego przycisku. Rzeczywiście było trochę bardziej, trochę więcej. Tylko, że te mapki są też na tyle małe, że było mi zbyt łatwo to znaleźć. No bo jeżeli tu nigdzie nie ma, ściany są równiutkie w kwadracie, to też nie mogłam tutaj tego znaleźć. Nie mogliście tego tu schować. No to jedyne miejsce, jakie pozostaje, to te dwie budowle. W jednej nie było, to musiało być w drugiej. A tutaj... a tutaj nie pamiętam. Czekajcie. Tu gdzieś? Tak, tutaj w dziurze. Bardzo fajne miejsce byłoby tutaj pod drzewem gdzieś. Wiecie, brakuje gdzieś liścia. Bo o wiele łatwiej patrzeć na dół niż do góry, ale też nie było źle. Dobra, popatrzmy, co tu jeszcze mamy. Oczywiście samo miejsce, gdzie się respie i tak dalej, i same te huby są fajne. Parkury. Jeżeli robicie parkury, to poleciłabym zrobić z całkowicie innego bloku. To jest dla mnie takie... Bo wiecie, jeżeli wszędzie dookoła jest ten biały, no to ja nie wiem, czy chodzi o to, że mam skakać tutaj, czy że mam przejść, tym bardziej, że nie widzę bariery i widzę, że mogę tu przejść. Nie wiem, z której strony był ten przycisk, z tamtej chyba. O, tutaj jest jeden jedyny. O, i tutaj mogłam wskoczyć i przejść i nie musiałam wcale robić parkura. Po pierwsze, bardziej to zrobić trudne. Zrobiłabym tak, że bloki latają przynajmniej z 5 kratek i nie ma nic, z czego można by się podbić. A po drugie, te bloki, żeby się wyróżniały. Tutaj, nie wiem, na przykład fioletowy albo jakaś magenta mogłaby pasować, coś takiego, żeby po prostu o wiele lepiej było widać, w którą stronę mamy skakać i skąd mamy zaczynać i tak dalej, bo jeżeli one są wszystkie białe z tego samego koloru, to może się mieszać. To był jeden parkour i tu jest drugi parkour, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Tutaj już lepiej było widać, bo na dywanikach te dywany się wyróżniały bardziej i rozumiałam, gdzie mam skakać. Ale też mogłam oszukiwać. Ale też nikt mi nie zabronił. Dobra, ogólnie mapkę propsuję. Bardzo fajnie zrobiona, jest malutka. Można było zrobić więcej, ale nie jest źle. I przy okazji... dałam drobne wskazówki na temat budowy przyszłych mapek. Mam nadzieję, że zobaczę jeszcze jakieś mapki. Może uda wam się znaleźć inne osoby, które wam pomogą w zrobieniu mapki. A ja w tym momencie... Szkoda, że nie ma jakiegoś przycisku, który mi tutaj postawi pełno TNT. Kurde, nie było tutaj żadnego momentu, żebym gdzieś, nie wiem, zginęła czy coś, bo ciekawi mnie, co by się stało, gdybym zginęła i nie miała spawn pointa, czy bym się zrespiła w dobrym miejscu, ale z drugiej strony nie miałam gdzie zginąć. Nie ma tutaj takich miejsc, więc może i dobrze. Dobra, zakończymy z hukiem. I ja mam nadzieję, że się wam podobało.
Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby mi pisać komentarze, bo ja bardzo lubię wasze komentarze. Możecie napisać, co sądzicie o tej mapce. Jak myślicie, że tutaj Mateuszowi i Paulusiak się udało ją zrobić? Czemu ty się nie palisz, halo? Co to ma być? Ja się nie zgadzam. Proszę natychmiast się palić do pracy. No. No i jeżeli też chcecie zrobić jakąś mapkę, bardzo lubię przygodowe, bardzo lubię właśnie minigierki, jakieś multiplayer, trochę ciężej mi zebrać ludzi ostatnio, ale to wszystko przez to, że po pierwsze dużo moich znajomych to maturzyści i już zaczynają się przygotowywać do matury, teraz jest taki okres, że będzie ciężej, no ale może się uda kogoś zebrać do nagrywania. Ale lubię właśnie jakieś takie adventure, przygoda, minigierki, horrory nie za bardzo. Parkury takie, wiecie, łagodniejsze, lżejsze. Te jak tutaj były fajne. Gdzie mogłam czasami cheatować, jeżeli mi było ciężko. No i ja mam nadzieję, że się zobaczymy na kolejnym odcinku albo na live'ie. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!